Dnia Nauczyciela. I bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora. Proszę o spokój. Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości. Szczególnie ciepło witam nauczycieli emerytów, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, rodziców i was, drogie dzieci. Dzisiejszy dzień jest szczególny. Jest Dniem Edukacji Narodowej. Jest świętem nas wszystkich. Taki dzień skłania do zadumy i refleksji nad naszą oświatą, nad szkołą, w której pracujemy i uczymy, nad naszymi porażkami i sukcesami. Sytuacja w oświacie jest bardzo trudna. Brakuje nam pomocy dydaktycznych, brakuje środków na kwestie zainteresowań, na remonty. Praktycznie bez pomocy rodziców nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. W tym miejscu pozwolę sobie bardzo serdecznie i z olbrzymią wdzięcznością podziękować im za to. Zwłaszcza przedstawicielom rodziców, czyli Radzie Rodziców, która jest bardzo zaangażowana w życie naszej szkoły. Członkowie Rady poświęcają społecznie swój cenny czas, pomagając nam i dzieciom we wszystkich dziedzinach życia szkolnego. Wszyscy nauczyciele zawsze starali się i starają wykonywać swoją pracę jak tylko najlepiej potrafią. Każdy z nas naucza, wychowuje, sprawuje opiekę i pracuje wiele poza godzinami określonymi w obowiązkowym wymiarze czasu i pracy. Wielu z was zaangażowanych jest w działalność organizacji uczniowskich. Przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych. Często społecznie w godzinach ponadwymiarowych. Wielu z państwa pomaga w zdobywaniu skromnych, ale bardzo cennych środków finansowych, rozprowadzając książki, pomagając w organizacji imprez kulturalno-oświatowych. Wielu pedagogów wraz z uczniami i personelem szkoły dba o wystrój estetyczny z szkoły, sal, korytarzy, a także terenów zielonych wokół budynku. Za całokształt państwa wysiłków pedagogicznych, wychowawczych, za całą społeczną pracę i zaangażowanie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom. Pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i uśmiechu w rodzinach. Sukcesów w pracy pedagogicznej, wychowawczej i opiekuńczej. Spełnienia marzeń i zadowolenia z wykonywanej pracy. Szanowni Państwo, chciałbym w tym momencie bardzo serdecznie podziękować za wyróżniającą się pracę pedagogiczną i wychowawczą oraz aktywność społeczną panią Izabeli Ambrożę, Grażynie Czubińskiej, Danucie Gąskowskiej i Barbarze Stępniak, którym to panią przyznałem w bieżącym roku szkolnym nagrody dyrektora szkoły. Serdecznie dziękuję również pani Danucie Gąskowskiej, pani Wandzie Pietrzak oraz panu Krzysztofowi Źlewicie za zaangażowanie w swojej pracy i zdrowe wykonywanie obowiązków. Państwo również otrzymują nagrody dyrektora. I pozwólcie Państwo, że wręczę te nagrody właśnie teraz. Prosiłbym Państwo wystąpić. Szczepicie wiedzę, która zaowocuje w przyszłości. My, rodzice, z
zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest przekazać taki ogrom wiedzy w krótkim czasie. Życzę więc cierpliwości, zadowolenia, satysfakcji. Życzę również miłej i owocnej współpracy z nami, rodzicami. Dziękuję. Zebraliśmy się dziś, aby chociaż raz w roku podziękować naszym nauczycielom za ich trud, serce oraz wkład w nasze wychowanie i nauczanie. Dziś zaiste jest okazja, żeby wyrazić nasze podziękowanie za naprawę tego wyboru, jakim są nasze telefony, ponieważ Państwo zmienia się już od konieczności, a to tutaj nie omija się do domostwa. Ty zaś, nawet w trochę, pomógł sobie naszych nauczycieli. Wspieraj na budowę przez nas siły, rzadko szkoły podstawowej numer 3. Tak pięknie mówi o Herodach i kolędnikach.
Gdy jest wiosna i kwitną kaczęce, nasza Pani też o tym pamięta, opowiada o gniazdach ptasich, których będą małe piskrami. Potem w maju, a potem w czerwcu świat poznajemy na nowo. Nasza Pani mówi o kwiatach kwitnących, na których rodzi się owoc. Nasza Pani ma tyle serca i my Pani też odpłacamy serce. Nasza Pani nas kocha, my ją też, nawet w naszej dziecięcej piosence. Nasza Pani jest kolorowa, uśmiechnięta jak wolny kwiat. Troskę o nas w tym sercu chowa, wie, że każdy ma trochę wad. My kochamy naszą Panią, tak na co dzień nie oświeca. Życzymy szczęścia i radości, żeby była uśmiechnięta. My kochamy naszą Panią, tak na co dzień nie oświeca. Życzymy szczęścia i radości, żeby była uśmiechnięta. Yeah.
Czy pamiętasz, kto przyszedł z pomocą? Najtrudniejsze ułatwił ci sprawy. To, co było, zabiło, wyjaśnił. To, co trudne, uczynił ciekawym. Pamiętam te troski i dobrze pamiętam, komu tajemnicę zbawienia zawdzięczam. To dziecko godzina, świata tajemnice, prowadza nas Pani do Pan nauczyciel. Ktoś kiedyś przed mapą, w jedinie, w ważne etapy patrzyła się gabie, lecz wiedziała środek morza, ląda, rzeka, pół, jak malutko, nic w labie. Dziś szeroko masz wiedzę o świecie, dziś znasz najdalsze zakątki ziemi. Wyszukasz szukanie bezwzględnie, morze, góry, półwyspy, przylądki. Wiesz o ludziach tych najdalszych krańców, o swych braci i sióstr wielkiej rzeszy. O co walczą, jak żyją, pracują, czym się cieszą i czego się smucą. Pamiętam te troski i dobrze pamiętam, komu tajemnicy zgłębienie zawdzięcza. Co dzień, co godzina, świata tajemnice wprowadza nas Pani lub Pan nauczyciel. Czy pamiętasz, nie widziałeś kiedyś, czemu liście mi się nie mówią, czemu kamień rzucony wypada, ale tam się trzyma w przestrzeni. Astrofemia, biologia, fizyka, wszędzie było zagadek bez nich, takich trudnych, a dzisiaj już trochę tajemnicę pełnujesz w wyniku. Pamiętam te troski i dobrze pamiętam, komu tajemnicę zbawienie zawdzięczam. Ciągle pytamy, dlaczego i po co, lecz jeżeli chcemy zdobyć sukces, nauczyciel zawsze służy na pomocę. Nauczyciel umie na zwyczajnej mapie, cudzliwy obraz tęczył malowany. Pokazać nie tylko kolorowy papier, ale ląd prawdziwy, szumne oceany. Książka są litery, znaczki tajemnicze, a co znaczy, nigdy by się nie odgadło. Ale nasza Pani i Pan nauczyciel nauczyli, jak się czyta abecadło. Co się w świecie działo z krytykami, jakie były ludy i jak królowie. Wiemy o tym sporo, bo nam nasza Pani już opowiadała i jeszcze opowie. A nauka była ciekawsza od bajek. Trzeba było słuchać i uważnie patrzeć. Gdy wiedzy przybywa, to życie się staje o ilość piękniejsze, ciekawsze, bogatsze. Więc po latach, kiedy będziemy dorośli, skończywszy szkołę, pójdziemy przez życie w naszym myślach, i w naszej wdzięczności. Zostanie na zawsze nasz Pan nauczyciel. Thank you.
się lekcji nie odrabiać, brudne łapy mieć w lekce szycie. Pani wie, że nic się nie da zrobić, inni nie będziemy, to jest życie. Więc się brawo ząbku trzyma, głos podnosi nieraz. Wujek lepi, ale długo w niebie nie wytrzyma. Znowu się uśmiecha, już jest lepiej. Jak jest zło, to człowiek też się boczy. Dobro to jego tu być na głowę. No i tak się nasze życie toczy. Czasem szare, czasem kolorowe. Wszelkiej zieleni. Upodobniało się do ptaka i do pijaków.
pokrywa i strumienia. Czerniała jak chmura, to znów stawała się miodna, brzozowa. Była lekka i bezwładna, i dźwięczna i oniemiała. Jedna drobna kropla wśród tył podobny, a jakże inna i wspaniała. Na geografii. Jutro popłyniemy daleko, jeszcze dalej niż za obłokiem. Pokłonimy się nowym brzegom, odkryjemy nowe zatoki. Nowe ryby popłyniemy w jeziora, nowe gwiazdy znajdziemy w niebie. Popłyniemy daleko, daleko, jak najdalej przed siebie. Starym Bogom nowe nadzieje, nowe gwiazdy znajdziemy i wody. Popłyniemy daleko, posłuchamy jak biją olbrzymie zielone serce przyrody. Czuję na sobie jego ciepłe spojrzenie, czasami
jest to powód rozgniewanej komy, czasami orkiestra różków leśnych grająca na flecie. Ja
na szafę, żeby spostrzec drewnianą fakturę wnętrznych rąk mistrza. Owo przekazywanie kształtu aż po poły, ślady chleba i tartacznej piły, ślady topora, pień. Zgadywać smukłość i zieloność na słonecznienie liści według powikłań słoju. I ile trudu trzeba włożyć, by w szafę wzbogaconej o ślady tych wszystkich wywołujących ją dłoni dostrzec piękną i poezję, by zaszumiała. Dla historyka nie tylko przyszłość wieczna jest, nie tylko. I przeszłość, owszem, wieczność jest dobrej, co stało się już nieostanną chwilą. Wróć idealnie, bo wróć z sobą. O, miło już patrzeć i dumać o świecie, gdy cisza za oknem szeleści tak darzy. A powiem historii na anioł z czułami, ciekawym wydarzeń na rany. Thank you.
Narodowej w imieniu samorządu uczniowskiego życzę wszystkim pedagogom i pracownikom administracji wszystkiego najlepszego, dużo sukcesów, satysfakcji i zadowolenia z pracy, wytrwałości w ukształtowaniu naszych umysłów oraz jak najmniej kłopotów związanych z naszym wychowaniem. Jako symbol wdzięczności za Wasz trud prosimy o przyjęcie tego oto symbolicznego kwiatka.